Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak widać, to jest złoto, takiego czegoś już nie ma. I zaraz się tym zajmę, ale zanim się tym zajmę, to powiem, skąd ja to mam. Na mojej grupie na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie, jak już mówimy o grupie, zapraszam Was serdecznie. Często i gęsto już robiłem dość live'y i takich live'ów były już 3. I odezwał się do mnie Krzysiek Misterski. Pozdrawiam Cię, Krzysiek. I mówi, i pisze. Na live'ie mówiłeś, że zrobiłbyś słoninę, ale nie masz dobrego towaru. Tak, dokładnie tak powiedziałem. Mówi, bo my ze szwagrem, czy tam kolegą będą bili wieprza 200 kg i pewnie będzie taka słonina. I mogę Ci takie coś podarować. I podarował. Ja mówię, o, to byłoby super, wybierz najgrubszą, jaką będziesz miał, z 2-3 kg. Tak jak tu widać, tu nie jest 2-3 kg, tu jest 20 kg, więc troszkę więcej. Ale to nic się nie zmarnuje. I zaraz będę właśnie część tej słoniny przetapiał na smalec. Tak jak widać, jest tam przygotowany duży garnek, jest micha, jest krajalnica i zaraz będziemy to kroić na takie małe, mniejsze elementy i będziemy się tym zajmować. Teraz, jeśli chodzi o tą słoninę, to jest tak. To jest takie małe gospodarstwo, z tego co mi Krzysiek mówił. Pozdrawiam również Paulinę, bo Paulina była razem z Krzyśkiem. I małe gospodarstwo, w którym nie ma żadnych przyspieszaczy, żeby te świnie miały jakoś super dużą wagę w bardzo krótkim czasie. I sobie ten wieprzek, dwa w sumie wieprzki rosły, a słonina, tak jak zobaczcie, tego już nie ma. Takiego czegoś 11 cm. Było, jak mi wysyłał zdjęcie, ja nie mam teraz miary tak na szybko, żeby to po prostu zmierzyć, ale widać, że po prostu to jest coś, bo naprawdę nie ma takich rzeczy już. Więc, kochani moi, odłożę sobie od razu to, coś Wam pokażę. O Jezu, ale sztuki. Pachnie to smalcem. I zaraz taki smalec, takiej słoniny właśnie takiej, to jest coś pięknego, a nie jakieś nie wiadomo z czego. I tu mam, no zobacz. Lubowne zdjęcie. Tak pachnie. I z tego właśnie, z tych dwóch, zrobimy, ja to sobie jeszcze obetnę, dotąd na przykład, jak w masło. Tylko, że to oczywiście ktoś, kto nie lubi, no to jeśli chodzi o smalec, o słoninę wędzoną, bo ja będę wędził też, zostawię sobie do wędzenia, to mu takie coś nie podpasuje. A kto lubi, no to będzie zadowolony. To odłożę na boczek. Ale to chyba więcej zrobisz, czy tylko dwa kawałki. Wiesz co, ja to zrobię takie paski, bo to jeszcze będzie w pół przecięte. To jest, zobacz, to jest piec. Zobacz, jaka kapuła. I będziemy ją nasalać, taką słoninę właśnie. Tak sobie to utnę w pół. O, tak to będzie. Bo to jest ze skórą w ogóle, jakby ktoś nie wiedział. Ale tu ścisna. Skóra jak na wejku. Dosłownie. I takie rzeczy właśnie, ja pierdzielę, tego już nie ma, normalnie patrzę. Prawie tak to działa. I tak będę przygotowywał właśnie te słoninki, ze skórą oczywiście, a te mniejsze, które tutaj widać było przed chwilą, no to po prostu też się pozbędziemy skóry i to pójdzie na mniejsze kawałeczki do gara i robimy smalec. Smalec już nam się topi, pół tego gara 30-litrowego tych właśnie skwarek, które jednak
przemieliłem na szarpaku, żeby było drobniej, żeby było szybciej, bo jednak tyle kilogramów to by pewnie wieczorami zeszło, żeby to porozdrabniać. Tu mam przygotowane 11 kawałków takich pięknych słoniny. Też sobie już ją wyskurowałem. I teraz musimy to zrobić w sposób następujący. Tu jest sól, zwykła sól kuchenna. Tu jest miska. Oczywiście równie dobrze taką sól można było... Słoninę można było trzymać w soli w takim glinianym garnku, czy tam na pewno nie w plastiku, latami dosłownie, ale ja tak robił nie będę, więc bierzemy sobie pierwszy, lepszy kawałek. Skóry się pozbywamy dlatego, że jak zrobimy tak, to nam lepiej ta sól przeniknie do środka. Z każdej strony obtaczamy w soli, o, takie coś, i do miseczki. Raz przy raz, jedno przy drugim. I tak nam to sobie będzie przebywało podczas takiego peklowania na sucho, powiedzmy 2 tygodnie, a później się tym zajmę dalej normalnie. Szok. Już się nie mogę doczekać. Powiem wam, że coraz trudniej o takie coś. A tu taka niespodzianka, kto by pomyślał. Także Krzysiek, wiesz, my jesteśmy umówieni, nie? O co chodzi? No, tylko cicho. Nikomu nie mów, bo to wiesz. Nie brzmi tym telefonem. Góra dół, góra dół. Stół może jeszcze wiedzieć. Nie, bo by twój brzuch mało widać. O, ty. Słuchaj. Każdy dobry ten ptaszek musi mieć daszek. No, ale nie aż taki. Pogadamy za chwilę. Albo wieczorem. Właśnie wieczorem pogadamy. Idzie szybko. Zobacz, kto idzie. Normalnie ja to jak ten peklowacz. Zobacz, raz, dwa, trzy. Ona wciągnie tyle soli, ile potrzebuje. Raz, przy raz odstawiamy do lodówki i tak nam sobie to będzie stało. Nic się z tym kompletnie nie będzie działo, bo to nie jest jakieś popierdółka, tylko to jest naprawdę coś porządnego. Szczelnie, szczelnie i jeszcze raz szczelnie, a tłuste takie, że normalnie i zaczyna czuć tak jak kiedyś jeszcze, to znaczy tak jak widać tam gdzieś jeszcze takiego wieprza ubili, ale kiedyś to zawsze tak było, jak się takie świniaki zabijało, no, bo tak to się robiło, to zawsze się robiło smalc, taki właśnie zapach był jak w tym momencie u nas w domu, kiedy zaczynają się topić te skwarki, nie? Tak fajnie właśnie pachnie, kiwa głową, uśmiechnięte. A potem co ty masz po tym, po smalcu? Zgagę? Nie, co to jest? Co? Co ty masz? Nic. Jak nic? Zawsze mówisz, że cię żołądek boli. Weź już teraz, nie wkręcaj. Wkręcam tam specjalnie. Z każdej strony, żeby naleciał w każdą dziurękę. Tu jeszcze środeczek i jeszcze jeden. Ostatni kawalundzik. Moment, poszło. Momencie. No, pięknota. Ale to będzie jasne, ja pierdzielę. Piękna sprawa. I gotowe. I pokaż. Jeszcze teraz, jak tym nawozem po polach. Teraz nie mogę soli rozsypać, bo jak rozsypię sól, to wiesz, jak to się dla siebie skończy, nie? Podobno... Chyba dla ciebie. Nie, dla ciebie, jak ja rozsypam. Znowu będziesz płakał. Zanurzę tą słoninę do lodówki i zamieszę tym smalcem. Pokażę wam, ile tego smalcu na koniec wyszło. Działam, bo muszę się tutaj rozmówić z operatorem mojego telefonu. I pierwsze 3 litry tego złota w płynie gotowe. No pięknie. A pachnie? Jak milion dolarów. Ale oczywiście to nie koniec, bo tego będzie dużo, dużo więcej. Topimy dalej. Na bieżąco będę informował, ile tego będzie przybywało. Koniec. Tyle tego narobiłem.
Powiem wam tak. Po odkrojeniu skórek, po nasoleniu tych 11 kawałków, które się właśnie będzie tam soliło, z której zrobię kolejny film, wyszło 3 litry 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, czyli 7 słoików 0,9 litra. Te chyba będą miały 0,82 i tu takie. Te były na sam koniec, tak jak widać, bo już były te skwarki praktycznie wytapiane. Skwarek praktycznie, no co tu jest? To jest prawie nic. Ale pyszne tak sobie pochrupuję. Można to równie dobrze wykorzystać do takiego właśnie smalcu, ale ja go zostawię w takiej czystej postaci. Jeszcze jest płynny, bo to praktycznie jest wszystko świeże. Więc teraz pójdzie w chłodne miejsce, on sobie zastygnie i starczy nam na jakieś 7-10 lat. Na miesiąc. Nie. No ale można wszystko na takim, no wiadomo, to jest zapasy na trudne czasy będą, jakby nie patrzeć. A z takiej słoniny, z takiego kabana 200 kg jeszcze nie jakieś tam z hodowli, gdzie jest wszystko pędzone sztucznie, tylko naturalna hodowla, taka mała. I taka słonina to po prostu chyba widzę najlepszym tym wyznacznikiem jest to, ile tego było, a ile tego zostało. Tyle, dosłownie to jest nic. To powędruje dla piesków, to ta słonina 11 cm przemieniła się właśnie w to, płynne złoto. I co? Jeśli macie jakieś możliwość, bo coraz praktycznie jest to niemożliwe, więc Krzysiek, jeszcze raz Ci dziękuję za te właśnie słoninkę, z której mogłem zrobić to i zrobię tamto. I co? I jeśli macie możliwość gdziekolwiek takiej słoniny właśnie sobie załatwić, kupić, czy co bądź, no to super. To sobie zrobicie taki smalec, takie pyszności, które będę robił w późniejszym czasie. Oczywiście, jeśli film się podobał, lajkujcie kanał, subskrybujcie, jakiś komentarz po sobie zostawcie. Czy może gdzieś macie, mieliście, ale do czynienia z taką słoniną, jak była kiedyś właśnie 11 cm. W niektórych przypadkach to jest dużo, w niektórych to jest mało, te 11 cm. I właśnie jeszcze dzwoneczek gdzieś tam wam się pokaże, też go wciśnijcie, żebyście byli na bieżąco informowani o wszystkich nowościach na moim filmie. Oprócz tego zapraszam na Facebook, na grupę swojskiej. Co, jak się patrzysz na mnie? Co? Wybiłaś mnie z wątku. O czym mówiłem? Facebook. Nie wiem, nie słucham cię. Nie słucham. Nie słucham, teraz jak idzie. Więc Facebook, grupa Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszam serdecznie na tą grupę wszystkie osoby chętne być na tej grupie. I chwaląc, chcecie się pochwalić jakimiś rzeczami, które zrobicie i tak dalej, to zapraszam. To chyba tyle. Nie będziemy przecież go pić na świeżo, musi zastygnąć, ale pachnie rewelacyjnie, taki prawdziwy swojski smalec. Pozdrawiam serdecznie, cześć.